Hej moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Tiny Fox. Kochani, kontynuujemy rozgryweczkę, to jest już chyba trzeci odcinek. No i co? Mamy niecałe 300 golda, musimy iść na jakąś wyprawę. Zobaczymy Wiktora i Rowa. W ogóle co wy macie za różne sztuczki magiczne? No to jest ten mag pseudo. A Priest ma tylko i wyłącznie healowanie targetowe, podpalanie i healowanie... za 5 do każdego sojusznika. Ej, to jest fajne. I to za darmo. Priest ma za darmo leczenie za 5. To w teorii moglibyśmy spróbować pójść w ten sposób. I możemy iść nawet na jakiś Goblin Molej. Carrot Farm. No dobra, spróbujmy. Carrot Farm. To możliwe, że przesadziłem. Zobaczymy. Na wszystkie targety? Na wszystkie targety. Za 5. Podpalenie. To jest świnka. To dodaje 25. Fajny test. Chickeny się popalą. Jaraj się, chicken. Jarajcie się, jarajcie. Pięknie, pięknie. No to było 5, kurde. Możesz sam siebie leczyć? A to jest do wszystkich, alaj. Dobra. Tyk. Dobra, dilusuje 5 i zmniejsza atak na 2 tury. Trzeba pamiętać, że ty bez tego potem będziesz dupa. Po 5, spoko. Na ludzie. On nas będzie tłukł, my będziemy się leczyć. Luzik są. Podoba mi się. Lecz się. Ten już ma full HP. Tu za 10 dostałem. Dobra, tylko są 4 walki, trzeba pamiętać o tym. Trzeba pamiętać o tym, że są 4 walki. Dobra, 2 skóry. Okej, co my tu mamy? Teraz mamy Hornet razy 2 i strach na wróble, który ma 30 HP. No, tak powiedziałbym, że średnio. No, podpalmy ich w cholerę. Hornet nas niestety spoizjonuje. Ale się też się spali. No, oj, kurde, 2 poizjony poleciały. Minus 2 ataku. I się zjarało. No i fajno. Tylko, że się nie wyleczyliśmy. Staćmy jeszcze na jedno. Tak, jeszcze staćmy na to. No dobra. Podpal dziadów. Czurek się w ogóle wywalił. O! Kolegów przywołał, a to dziad. No dobra, kasujmy z siebie wszystkie efekty. Jest 5. Pienia się pali. Rostera trzeba wykończyć, ewidentnie. I świnka się również pali. Ciebie wyleczymy. Minus 5. 5 DPS-a, 6 DPS-a. Kurde, naprawdę. Tu krytów nie ma. Leczymy się. Minus 2. Znów się leczmy. W sumie 2 razy się leczymy, to luz. Minus 2.
Flee to jest ucieczka. No dobra, trudno. Nie wyleczymy się bardziej. O kurde, ile chickenów. Ile chickenachów. No dobra, walim. Minus jeden roster. Minus dwa. Tylko jednego targeta możemy zburnować, to bez sensu trochę. Leczymy się. Minus 5. Minus 5. I minus 5. 15. Kurde. 58. Możemy się wyleczyć w ten sposób. Minus 20. Ufufu. Czy crosserów się nie zrobiło więcej troszeczkę? 2. Dobra, świetnie. Minus 63. Leczymy się normalnie na razie. Minus 5, potem się uleczymy tak mocniej. Dobra. Uleczmy się normalnie. Spoko, minus 2, luziksem. I już kolejny roster padnie. Minus 5. Minus 5. Minus 2, fajno. Nie przeszkadza nam to w żaden sposób. Dobra, został ostatni rosterek. Więc tak. Ja bym użył heala na tym. Magic trick. No musiał to 5 zadać, no. Gnój. Ale dobra, mamy full HP. 80-80, pięknie. I wracamy bez szkody. Zajebiście, 1000 gold, 80 wool. I 20 jeszcze czegoś, nie pamiętam co to było, gemsy chyba. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, jak to nasze folksy? Na wszystkie available. Świetnie. Możemy ich teraz wytrenować w tej nocy. I tak. Jednego bym na pewno zrobił dalej na maga. To był chyba Victor. Który jest tam na mage'a. Chyba nie. Był Rove. Tak, zrobimy z niego wizarda za 300 golda. I on się niech szkoli. Ej, a jest. Faktycznie. Buff? On się nazywa Buff. Z Warriora możemy zrobić Berserkera. Nie wiemy, co robi Berserker w sumie. To helipa. No dobra, zróbmy tego Berserkera. Jeszcze na dwa ulepszenia nas stać. A czekajcie. Pierwsze, on nam tak oddał nam. Z Imiego moglibyśmy zrobić Knighta. Chyba to by mi się by bardziej podobało. W ogóle samego z siebie możemy zrobić Archera, Kapitana, Shamana, Archer. Tego możemy zrobić ninja. Ninja. Bruta albo Sage'a. Co możemy zrobić z tego? Templar. Templar ma shielda tak samo i chainmaila. Czyli w sumie tutaj się nic nie zmienia. Monka. Albo Sainta. Właśnie, ale czekajcie, bo my daliśmy teraz tutaj Rowa. Na razie stop. A moglibyśmy zrobić z tego Rowa maga. On, z tego co pamiętam, odzyskiwał power. I leczył.
Zróbmy maga jednak. Zróbmy maga. Dopiero teraz. Nie. Dopiero teraz na przykład z Wiktora możemy zrobić mąka, tak? To nie chcemy mąka. Fejta mamy w tej chwili robionego już. Szamana, nie chcemy szamana. Sage'a. Recruit Folks. Możemy Rangera sobie zrekrutować za 150. Mały łuk i koszulka. No mówię, ciężko jest mi się zdecydować, co my dalej chcemy zrobić. Czy może no, drugiego mage'a nie chcemy, to bez sensu. O, jeszcze Sorcerer. Ewentualnie War Mage. Nie, to zostaje. Dobra, co my dalej robimy? Robimy Berserkera? Robimy Berserkera. Shield Training, to by się przydało zupgrade'ować. Ile to kosztuje? 1000 golda. Jest szansa, że my to zrobimy. A w ogóle mamy kogokolwiek do wysłania? Mamy Timiego i Wiktora. Dobra, ja bym to tak zostawił w tej chwili jak jest, chyba że jeszcze zekwipujemy... Ej, no właśnie, w sumie tak, nie to. Zekwipujemy Ulfa. I Ulfa dajmy jeszcze na drugi slot. Myślę, że to będzie spoko. Idziemy na Explore. I idziemy jeszcze może na Goblin Wallay. Czy Carrot Farm? Carrot Farm sobie sporo daje. Carrot Farm daje sporo. Dwa ramy. Dyszka. 0,5. I tak, ty masz 15 DPS-a. Uuu, na zwykły hit. A tab. Trochę bez sensu. Ale on targetuje tylko i wyłącznie inne pozycje niż pierwsze. Tu zmniejsza defa na 5. Znaczy na 3, o 5, o tak. A tu zadaje 5 DPS-a i podpala przeciwnika, ignorując jego atak i obronę. Dobra, fajne. Ale wtedy nie potrzebujemy tego. Leczymy się. Tyk. Dyszka. Teoretycznie jak wyciągniemy tego. W sumie nie wiem, czy to dobrze zrobiłem. Ale zabijemy tego. Pyk. Ile tobie brakuje? Dycha. I dyszka wpadła. Dobra, trochę fabryka. 120 golda. I teraz mamy chickeny i świnkę. Chickenki i świnkę. Możemy dać defa wszystkim. To nie jest głupie. Ewentualnie jednego chickena zabić. Nie, to wolę chickena zabić. Zawsze jeden mniej. Zero. Świniaczka możemy atakować. Bo on sporo zadaje. Minus dwa. Ciebie leczymy oczywiście. Minus pięć. Rostery zabijamy bez problemu. Zero. Lubię to. Świniaczek z tyłu ubity. I został roster w sumie. I leczymy się tu. Brakuje nam tylko 2 HP. Jest spoko. Dobra, 3 kwiatki, 8 fabryku. Tu jest... No to był chicken, nie roster. Przepraszam, to jest roster. Ma 15 HP. No i akurat... Tyle, ile trzeba. Tu się leczymy. I tu chickena zabijamy. Dwa świniaki. No 15 zostanie. Za 5, no tak... Średnio. Zero, świetnie. Tu się leczymy. Tu się leczymy. Tu go walniemy.
O, minus 5 wpadło. On się już nie uleczy. I nie zaatakuje. I zabijamy świniaka. Jesteśmy na zero. Świetnie. 800 golda wpadło. Dobra, Rowe stał się magiem, a Buff stał się berserkerem. I możemy w końcu ulepszyć sobie Shield Training. Zobaczymy, co nam to da nowego. Szkoda, że króla straciliśmy, kurde. Bardzo wielka szkoda. Weapon Upgrade. Plus 2 atak na 5 atak. Ja bym zrobił z tego buffa takiego poważnego berserkera, naprawdę poważnego. Jedno miejsce tylko jest, tak? Tak. Kapitana moglibyśmy zrobić. Za 300 golda. I co? Ej, dobra, to zróbmy tak. Tu zastopujemy. Zróbmy sobie z niego kapitana, bo... Ulf jest spoko, ale nadal to nie jest to, co bym chciał. Zobaczmy sobie kolejną postać, jaka nam wyskoczy. Dobra, i tak. Timmy leci tu. Buff idzie tu. Priest idzie na samym końcu i Mag idzie w środku. Idziemy na explore nowych rzeczy. Tutaj, nie, gdzie my padliśmy? Tu my padliśmy. Ancient Trains. Idziemy na Hot Oasis. Hot Oasis. Snake po 40, no sporo. Minus 10, minus 2 defa i minus atak. Kurde, sporo. Uuu, grapple również ma. Strike. Szczerze? Zawiodłem się. Zawiodłem się na tej postaci. Minus 4. Heal. Channeling, on ma heala. Dobra. Leczymy się. Tego Snake'a już sobie wykończmy. No 100 golda? Mało. Co to? Minus 5? Ojej, kolejny. Nie podoba mi się ta postać. Bardzo mi się nie podoba ta postać. Jest słaba dla mnie. Minus 4, teraz tego jeszcze, kurde, zatruło. Główienko małe. Dobra, padł, padł. Idziemy dalej. Skorpiony po 35. Możemy to zrobić. Te 5 zabierzemy niestety. Kurde, kolejna. Tak, tylko on może targetować kogo chce. Nie, on atakuje wszystkich. Nie. Ej, coś albo źle zauważyłem, albo nie wiem. Meluj. Zrimowujmy może to wszystko? Dokończ go. Random enemy. Jezu, to jest bez sensu. Ta postać jest bez sensu, totalnie bez sensu. Czart faktów mi nie podawałem, kurde. Nie zauważyłem tego. Ten życie, on za sam trutę wrzuci. Dopiedaj. Żebym go zburnować. On nic nie dało i tak. Mogę mu leczyć przynajmniej. Szkielety. Olerne szkielety.
No i to też będzie random. Popełnij szkielet. Wyleczmy sobie tego przyjaciela. Plus 30 na luzie. Wciąga ta gra. Oj, wciąga. Najgorsze jest to, że zaraz będzie boss. I pyk. No i mamy bossa. Pytanie, czy znów cały ten team próbujemy wyciągnąć jako przynęty na bossa? No próbujmy, no. Dash orb. Vulture, 150 HP, sporo. Walimy go na pełną pyrkę. Ogień. Ale bez podpalenia, spoko. Bite za 20. Healujemy się ewidentnie. Co mi dobrze, mamy dwóch healerów. I zadyszkę, to też możemy się healować. 5 defa. A to dziad. Minus 5. Kolejne DPS-y. Może nam się uda. Minus 2 ataku. Możemy go healować. Minus 2 ataku. Tu nam się trochę nie opłaca. No możemy ich wszystkich uleczyć po prostu. Ogień. Nie? Coś przygotowuje chyba. 23. Ogień. 10-5-5. 10-10-5, przepraszam. Jeszcze jeden taki atak. Leczymy cię. Teorii teraz ich skończymy, czy teraz go skończymy. Pięć defa. Kurde. Możemy go skończyć. Tak zrobimy, trudno. Zostało mu. Oh no. Anyway. Dycha. Albo możemy uleczyć tego, albo tego. Dobra. Nie wiem, czy to dobry pomysł, bo on teraz... O nie, dobra, nie podpalił. Tyk, minus 10. Wygraliśmy. Haha, odblokowano osiągnięcie Bird of Prey. Spike Brazzled. Tomahawk, Rabbit Foot. Dobra, Ulf stał się kapitanem, barak został zapowiedziany do levela drugiego i shop znów się pojawił na końcu miasta. Zobaczmy od razu, co ma shop. Panie shopy, co ty masz? 20 max HP, backpack i healing scroll. Healing scroll. To jest spoko. To możemy sobie kupić. I tak, mamy shield training. Imiego możemy sobie bez problemu teraz jako tanka wziąć. Uuu! Bierzemy to, kurde, bierzemy. Templara nie chcemy. Templarkę nie chcemy. Wait. Wiktora możemy sobie na Sainta przerobić. No zróbmy to. Będziemy mieć takiego mega, mega healera. Weapon upgrade? No nie, no tego dziada chcemy na pewno zmienić. To mi się nie podoba. Ale on jest niestety ranny. On jest ranny. Właśnie. A nie. Berserk nie jest ranny. Kapitan też nie jest ranny. Oni nie są ranni. To czemu? Nie mówcie, że to jest ich ostatnia już forma. To jest ich ostatnia forma, prawda?
To jest ich ostatnia forma. Szczerze? Tug. Weźmy tego Colina. Nie podoba mi się to. Ten berserk jest do dupy. Brut. Brut, brut, brut. Czyli ja chcę Bruta, nie chcę Bruta. Hunter jakiś. Assassin. Assassin. Potion Craft. O, to możemy sobie robić potki. A i do tego jest to potrzebne. No właśnie zauważyłem, że w sumie w tych upgrade'ach to nawet nie potrzeba innych rzeczy niż te na górze. A z Colina możemy zrobić Robera. A tu możemy okultystę zrobić. 5 ataku, ale to nam nic nie da. To nam nic nie da. To nam nic nie da. No nie chcę tego buffa, serio. To jest postać, która się w tej chwili już nie nadaje do niczego. On jest tak beznadziejna. Możemy zrobić ninja. On nie ma broni. A jakie w ogóle on ma spele? To jest pytanie, jakie on ma spele? Co ma Colin? Ma tak. Atak, pierwszy target za 5 DPS-a. Taunt. Minus 3 ataku, minus 3 defa dla wszystkich przeciwników na 3 tury. To w sumie spoko. Stun. Dwie pierwsze pozycje. I Dirty Move. Zadaje 7 obrażeń i powoduje krwawienie, ignorując atak oraz obronę. To nie jest głupie. Może w tego Colina warto by było zainwestować jednak. Tylko pytanie, w co my chcemy go zainwestować? Czy na przykład tego właśnie ninja? Możemy zrobić ninja. Ninja. Bruta. Okultystę. Dobra, Wiktora na chwilę. Okultysta. Sage'a. Robimy tego Saint'a dalej oczywiście. Ewentualnie asasyna. Dobra, chcę asasyna zobaczyć. Co to jest za asasynik? Teologia. Możemy to zrobić? Możemy. 1200 golda. Zróbmy sobie teologię. I pójdźmy jeszcze może na jakąś szybką eskapadę. Ulfem i berserkerem. No, myślę, że to nie jest zły pomysł, ale jeszcze artefakty może dodajmy. Rozdajmy te artefakty. Defa Bleed Attack. Plus 10 ataku, minus 20 HP. Spike Bracelet to jest, nie jest takie dosyć mocne. Dobra, Bleed. No dobra, i dajmy to temu kolesiowi. Explore. Idziemy znów na Karota. On nam się tu odblokowały kolejne dwie miejscówki. Slimy Swamp, ale to jest hard. I Biff Kochen Mine. No i mamy jeszcze ten Crystal Plain, ale też hard. Dobra, Carrot Farm. Zobaczymy, jak sobie poradzimy na tym Carrot Farmie. No, na Bruta nie liczę, no... nie na Bruta, przepraszam, na Berserka. Dla mnie to jest bardzo słaba postać. No właśnie, sam fakt, że ona losowo atakuje, to już jest kurwa śmieszne. O kurde, 25 DPS-a. I może też atakować na pierwszy. O kurde, ej, to nie jest takie złe. Te hornety. Cały czas nas kurwa infekują dziady, no. No cały czas się kurwa uwzięły na tym biedaku, no, na tym arczerze. No ja nie wiem, szczerze powiedziawszy, czy nam się uda to zrobić. 12. Muszę lepiej zrobić to w ten sposób. Dwadzieścia siedem, dobra, udało się. Musimy szybko walnąć tą walkę, no. Z
na 15. A, znaczy tury, przepraszam. Szkoda, że tutaj te tury to nam nic nie zrobią. Tylko jednego. Oj, ważne, żeby walił z tego. W sumie na takich walkach jakby sobie takiego buffa odpalić na 3 tury. To jest w sumie spoko. To jest w sumie spoko. Dobra, ostatni. Może wygramy. Chciałbym nie stracić tego gnojka. Dobra, Roastera wykończmy, bo on jest silny początkowo. To nie będziemy mieli jak teraz tego walnąć. No właśnie. 1 na 25. Chyba lepiej szczurka zabić z miejsca. I walnąć tym berserkiem. Do 20, ale to też nic nam nie da. Dobra, przeżyje raczej. Ale będzie mocno poturbowany. Dobra. Przeżył. Timmy stał się tankiem, Victor stał się saintem, Temple został zapamiętany level 2, Colin stał się asasynem. Fajnie. Mamy ich coraz więcej. Zobaczmy, co ma saint. Zadaje 10 obrażeń i podpala przeciwnika, spoko. Diluje wszystkich za 50 HP, ale dostaje niestety za 15. Daje 3, atak 3D wszystkim sojusznikom na 3 tury. Diluje 100 HP wszystkim sojusznikom i usuwa wszystkie statusy. To jest zajebiste, ale wymaga 60 powera, ale tak na koniec, jak na przykład by się użyło, to jest świetne. Świetne. Albo w kryzysowej sytuacji. Ten Saint może być genialny. Sam fakt, że on tu podpala, zapewne no, tylko 3 pierwsze te. Znaczy, to aż 3 pierwsze targety. Ten Mercury trochę słaby, no ale może jakbyśmy dali mu więcej HP. O, to nie jest głupie. To jest darmowy skill. To może być ciekawe. To może być ciekawe, dobra. I co nam jeszcze tam dało Timmy? 10 DPS-a tarczą. Plus 2 defa do wszystkich sojuszników. Taunt, minus 3 atak, minus 3 def, słabiutkie. Wiem, że może będzie tauntować przeciwników na niego, ale chyba nie. I shoulder bump. No, czyli to, co mieliśmy. 25 za 10. Jeżeli ten taunt będzie działał tak, jak myślę, czyli będzie tauntował przeciwników, żeby tylko jego atakowali, to jest spoko. To jest spoko, ale jeżeli będzie działał tak, jak myślę, czyli do dupy, no to niestety. No i został nam Colin jeszcze. Backstab. 10 DPS-a na wszystkich pozycjach oprócz pierwszej. Poison tip. Zadaje 5 DPS-a i nakłada truciznę wszystkim trzem, znaczy wszystkim trzem, na każdej trzech pozycjach może atakować. Hide. Zadaje 10 DPS-a na 2 tury, spoko. Endurity move. No to jest... Colin jest słaby. Od razu mówię. Assassin jest do dupy. No ale wiemy już mniej więcej, co ta postać robi. Szkoda, że tu nie ma takiego kompendium. To by się bardzo przydało. No i widzę, że da się łączyć właśnie te różne typy. Berserk do dupy. Ja bym go w ogóle sprzedał, jakby się dało. Ale się nie da. Kapitana już widzieliśmy. Dobra. Dobra, moi drodzy. Tunneling. Ej, a jakby dać na przykład tego Rowa z tym naszym Saintem. I on by 20... Ej, co 3 tury mógłby walić 100 heala. To jest świetne. No i akurat. Dwa takie czempy. Plus na przykład jakiś inny berserk, bo ten zwykły berserk jest za dupy. Trzeba byłoby jakoś go zmienić. Plus ten tank, to by było naprawdę świetne. To by było świetne. Ewentualnie nawet ten głupi Ulf. On też nie ma małych DPS-ów. 25-15. Więc podpalanie. Ej, to jest świetne. To jest świetne. Już wiemy, jak będziemy szli w następnych odcinkach. Ale moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shino. I my widzimy się oczywiście w następnych odcinkach z Tiny Folks oraz innych. Dobra, trzymajcie się. Hej, hej.